Konkurs polega na zbudowaniu satelity mieszczącego się w puszce po napoju. Zadaniem było wymyślenie swoich własnych badań naukowych, a następnie przetestowanie, czy te badania udałyby się, czy nie, korzystając ze satelitów, które sami zbudowali. Aby umożliwić im przetestowanie, czy te satelity naprawdę zadziałałyby, czy nie, wynosimy je najpierw na wysokość około 300 metrów na samolocie, skąd mogą zrzucić swoje satelity po raz pierwszy na spadochronach. To jest taki test. Nasz CanSat został właśnie znaleziony, wszystkie założenia zostały spełnione. CanSat wylądował pionowo, jest to dla nas potwierdzenie tego, że system, nad którym pracowaliśmy, nie zawiódł. Następnie ładujemy je na pokład rakiety, która wynosi już je dużo wyżej, nawet do poziomu 2,5 km, więc lecąc prawie z prędkością dźwięku. Jest to już prawdziwy test tego, czy taki satelita zadziałałby, gdyby wynoszony był aż na orbitę na jeszcze większej rakiecie. Czujemy się naprawdę jak w rosyjskiej ruletce i to jest, myślę, że najcudowniejsze w tym konkursie. Zespoły zaprezentowały wysoki poziom. Widać to chociażby po misjach, które realizowały. Mieliśmy CanSaty, które leciały z samolotu, mieliśmy także CanSaty, które znajdowały się na rakiecie. Technicznie były bardzo zaawansowane. Wiele rozwiązań, które nam przedstawili, było na poziomie studiów. Niektórzy zbudowali swoją satelitkę w ciągu nocy, podczas gdy planowo mają na to pół roku, więc naprawdę to są błyskotliwi i młodzi ludzie, naprawdę jest super z nimi móc obcować na tych zawodach. Największym takim triggerem do tego, żeby oni tak mocno wgłębili się w temat, to jest ta pasja, to jest to, co ich nakręca i oni po prostu działają samonakręcający się zespół. Projekty edukacyjne realizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną są niesamowicie ważne. Dzięki projektom edukacyjnym można kształcić już od najmłodszych lat uczniów, którzy potem w przyszłości zasilą szeregi naszej branży kosmicznej w Polsce.